Największa liczba wypadków z udziałem pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta ma miejsce właśnie na przejściach dla pieszych. Dlatego w Chorzowie po raz kolejny ruszyła akcja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych. My tutaj wspólnie z policją prowadzimy działania kontrolne, czyli mówiąc krótko, patrolujemy miejsca, gdzie te przejścia są i gdzie kierowcy parkują. W tym tygodniu to są działania profilaktyczne i prewencyjne, czyli w przypadku, kiedy strażnicy i policjanci, to jest wspólny patrol, napotkają takich kierowców. Zostają ci kierowcy pouczeni, symboliczny mandat otrzymują i na drugiej stronie tego mandatu jest informacja, jak należy zachować się w rejonie przejść dla pieszych, szczególnie tutaj chodzi o odległość parkowania. To są takie dwa elementy, które powtarzamy, czyli poprawa widoczności pieszego poprzez przypomnienie kierowcom o zakazie zatrzymywania się 10 metrów przed przejściem i oczywiście samo wytyczenie przejścia z wszystkimi szykanami, z oznakowaniem białych zebr. W przypadku szkół stosujemy oznakowanie biało-czerwone i doświetlamy dodatkowo przejścia. Tu akurat jesteśmy na takim przejściu, które ma to takie już książkowe doświetlenie dodatkowych lamp z kierunku najazdu, które poprawia widoczność pieszego i jego sylwetki. Jednakże Miejski Zarząd Ulic i Mostów ma jeszcze inny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chorzowie. W planach jest wykorzystanie nowego typu oświetlenia, mającego sygnalizować kierowcom, że ktoś aktualnie znajduje się na pasach. Nowym elementem będzie skorzystanie z nowej technologii lamp, które będą sygnalizowały obecność pieszego bądź zbliżanie się, uruchamiając czujniki ruchu i emitując migowe światło żółte. To będzie taki nowy element, który będzie stosowany na tych przejściach. Wytypowaliśmy w pierwszej kolejności 4 przejścia, ponieważ no, jest to dosyć duży koszt, to jest 25 tysięcy plus VAT jednego przejścia, wyposażenie pełne, natomiast uważamy, że warto to robić. Wszystkie 4 przejścia nowego typu zaczną funkcjonować jeszcze w tym roku. 2 z nich zostaną sfinansowane z budżetu miasta, natomiast pozostałe 2 powstaną ze środków firmy Tauron, które władze Chorzowa zwrócą przedsiębiorstwu w przeciągu najbliższych lat.